Marsz ten jest protestem i sprzeciwem wobec obecnie stosowanej polityki imigracyjnej przez polski rząd. Spotkaliśmy się pod Domkiem Wolności i przejdziemy ulicami Hammerschmidta do Mickiewicza, Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodną, do Placu Piłsudskiego i przez Plac Piłsudskiego do Parku Konstytucji 3 Maja pod Domek Wolności. Marsz zakończymy odśpiewaniem hymnu polskiego właśnie pod Domkiem Wolności. A teraz proszę o zabranie głosu przedstawicieli partii, Suwalskiego Oddziału Partii KOR. Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Kowalewski, jestem prezesem oddziału Suwalskiego Partii KORWI. Króciutko, żebyśmy już mogli ruszyć, nie stali w deszczu. Jesteśmy w takim momencie w historii naszego kraju, kiedy nie obawiamy się jakiegoś ataku rosyjskich czołgów ze wschodu, niemieckich myśliwców z zachodu. Teraz obawiamy się tego, że nasze państwo zostanie rozsadzone od środka przez islamskich imigrantów, których próbuje nam wpakować warszawski rząd. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo, że jesteśmy chociaż w takiej liczbie, pomimo nieprzychylnej aury, żeby nie przedłużać. Dziękuję. Wielkie brawa dla Państwa, że Państwo tutaj przyszli. Dziękuję.
imigranta! Chcemy repatriata, nie imigranta! Sławki przeciw imigrantom! Sławki przeciw imigrantom! Sławki przeciw imigrantom! Nadchodzą nacjonaliści! Wielka Polska naszym celem! Wielka Polska naszym celem! Ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Wisłę przejdzie Bartę, będzie Polakami, dał na przykład Bonaparte, jak zwycięża z nami. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Chciałbym wszystkim podziękować za przyjście na marsz, przeciw pokazujący zdanie zwalczam na temat obecnej polityki rządu, jeśli chodzi o imigrantów. Jeszcze raz dziękuję. Nawet przy takiej pogodzie przyszliście. Jesteście wielcy. Dziękuję. Dziękujemy! Drodzy Państwo, zanim zostanie zgromadzenie rozwiązane, chciałbym tutaj Państwa zachęcić. Wiecie o tym, że za tydzień są wybory. Chciałbym Państwa zachęcić, abyście wzięli udział w wyborach, bo nie możemy na to pozwolić, aby kolejny raz z rzędu Platforma Obywatelska zwyciężyła w wyborach. Wybierzmy takich ludzi, którzy nie będą dbali o swoje cztery litery, tylko będą dbali o nas. O nas, o zwykłego Kowalskiego i będą z naszym zdaniem również iść. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy! Thank you.